Powoli dobiega końca drugi dzień zgrupowania reprezentacji Polski przed zbliżającym się Euro 2020. W Opalenicy kadra zaczęła już trenować na poważnie, ponieważ Paulo Sousa zarządził dzisiaj pierwszy trening taktyczny. O piłce nożnej było bardzo dużo, ale też jeszcze więcej być może było o szczepionkach. Więcej na ten temat mówił dzisiaj podczas konferencji prasowej rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Robert Lewandowski nie sprawiał wrażenia człowieka, który jest chętny do szczepienia. Ostatecznie postanowił się również zaszczepić. Można śmiało typować, że wśród tych niezaszczepionych są Bartosz Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Dawid Kownacki, Piotr Zieliński, bo oni już przeszli tę chorobę. Piłka nożna jest jednak najważniejsza. W poniedziałkowych zajęciach zabrakło jedynie Grzegorza Krychowiaka, który do Opalenicy miał dotrzeć w poniedziałkowy wieczór. To były pierwsze poważne zajęcia portugalskiego selekcjonera z piłkarzami. Zajęcia z myślą o konkretnych rywalach podczas zbliżających się Mistrzostw Europy. W środę do Opalenicy mają dotrzeć żony i partnerki reprezentantów Polski. Jedna z nich już na pewno jest w Opalenicy. Mowa oczywiście o Annie Lewandowskiej, która nie postanowiła już dłużej czekać i przybyła do Opalenicy w momencie, gdy rozpoczynał się trening reprezentacji Polski. Wszystkie partnerki, rodziny, kadrowiczów mają dotrzeć w środę. W czwartek mają oglądać film. W piątek ma być specjalny koncert zespołu Goles Orchestra. Mają się tutaj podobno nie nudzić i być z piłkarzami do niedzieli.